Sala rehabilitacyjna, bawialnia, kuchnia i pomieszczenia biurowe. Tak dzisiaj wygląda siedziba fundacji. Taka stacjonarne miejsce, gdzie będą odbywały się rehabilitacje na bieżąco, pozwoli nam sprostać temu ogromnemu zapotrzebowaniu. Po którymś z materiałów Telewizji Polskiej zostaliśmy zalani telefonami, mailami. Do tej pory turnusy rehabilitacyjne z udziałem lekarza Vitali Avela odbywały się zaledwie kilka razy w roku. Jedynym wyjściem jest jakby powiększenie zespołu. Fundacja wystąpiła o wnioski wizowe i dzięki temu od września lekarze i rehabilitanci są już w Polsce. Siedmioosobowy zespół ukraińskich lekarzy i rehabilitantów dosłownie stawia dzieci na nogi. Trafiają do nas dzieci z różnymi problemami. To często pacjenci, u których doszło do niedotlenienia podczas ciąży lub porodu. Mają tu nastawiane kręgi szyjne, stosujemy także refleksoterapię czy tlenoterapię. Zdaniem ukraińskich lekarzy, dzieci, u których występują objawy autyzmu czy padaczki, często mają nieprawidłowo ułożone kręgi szyjne, które uciskają na nerwy. Zwykle to skutek urazów okołoporodowych. U was nie ma takiego tutaj w specyfikacji lekarza takiego nie ma jak wertebrolog. Wertebrolog to osoba, która patrzy na zmiany w kręgosłupie, w nerwowej systemie, a tu u was takiego nie ma. Obecnie pod opieką Fundacji Król i Smok jest około 500 dzieci, wśród nich 6-letni Kacper. Syn z synową byli w truskawce na pierwszej terapii, olbrzymie zmiany na plus. Kacper zaczął rozumieć, co się do niego mówi i rysuje. To początek jego drogi. Inne dzieci już mają ją za sobą. Jest super spektakularna, bardzo fajna historia chłopca, który jeździł na wózku inwalidzkim. W ogóle nie miał opcji do tego, żeby wstać. Jakby lekarze mówili, że nigdy nie będzie chodził. A teraz biega, chodzi, jeździ na rowerze. A wszystko zaczęło się od 8-letniego Filipa. Gdy byliśmy u niego po raz pierwszy, chłopiec nie mówił, miał też problem z motoryką. Został chyba tylko taki mały kroczek, malutki. Do formułowania pełnych zdań, które już powoli tam gdzieś się zaczynają. Więc jestem pełen nadziei, że będzie po prostu całkiem zdrowy. Zostało już bardzo niewiele. Wrocław, Joanna Pietkiewicz.